Rynek złota w Polsce zdecydowanie rośnie od lat i ta dynamika wzrostu jest bardzo duża. Szacujemy, że w przyszłym roku Polacy wydadzą już ponad 1 mld złotych na złoto inwestycyjne. Z czego to się bierze? Myślę, że są zasadniczo trzy powody. Po pierwsze, zdecydowanie obserwujemy wzrost świadomości Polaków na temat walorów metali lokacyjnych, złota i srebra. Tutaj ta edukacja cały czas się rozwija. Jeszcze może nie jest to taka wiedza powszechna w mass mediach, ten temat nie pojawia się zbyt często. Często też słyszymy ekspertów różnych instytucji finansowych, którzy pomijają temat złota, no ale z oczywistych względów jest to konkurencja dla tych produktów tradycyjnych, finansowych. Natomiast jest wiele publikacji książkowych, jest internet, Polacy się edukują, dokształcają i ta świadomość rośnie. Po drugie, sytuacja polityczna, makroekonomiczna zdecydowanie sprzyja lokowaniu środków w złoto. Czasy są niepewne, złoto jest traktowane od dawna, zresztą moim zdaniem słusznie, jako taka rozsądna alternatywa dla tradycyjnych form lokowania kapitału, dla lokat, dla funduszy inwestycyjnych, dla akcji. Złoto traktowane jest po prostu jako taka swoista polisa ubezpieczeniowa na trudne, niepewne czasy pod kątem finansowym. Zawsze można kupić sobie tą sztabkę czy monetę, trzymać ją w domu i tutaj żadne kryzysy, żadne zawirowania polityczne nie sprawią, że ta sztabka zniknie. Po trzecie, na rynku polskim złoto staje się rzeczywiście produktem bardzo dostępnym. Każdy już może kupić sobie złotą monetę czy sztabkę. Właściwie tych sklepów stacjonarnych, które oferują tego typu produkty, jest coraz więcej. Według badań Polacy 2/3 swoich oszczędności trzymają w gotówce, czy to na lokatach, czy na rachunkach bankowych, czy po prostu w domu w gotówce. Więc jest tutaj potencjał, żeby część tych oszczędności ulokować w metalach szlachetnych. Porównując się do rynku niemieckiego, rynek polski, gdzieś szacowany na mniej więcej 6-7 ton, jest blisko 20 razy mniejszy od rynku niemieckiego, więc ten potencjał rzeczywiście jest bardzo duży. Oczywiście wciąż najpopularniejszym produktem jest złota sztabka o wadze 1 uncji czy 100 gram. Natomiast w ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania również tymi mniejszymi gramaturami. Już od 200 zł można kupić sztabkę złota, która jest często przeznaczona na jakiś prezent z jakiejś okazji lub jest związana po prostu z regularnym oszczędzaniem. Jako ciekawy przykład mogę podać serwis goldsaver.pl, który oferuje klientom możliwość zakupu sztabek uncjowych niejako na raty, to znaczy klient może sobie wpłacać, kiedy chce, jakąkolwiek kwotę, jak uzbiera sztabkę, odbiera ją fizycznie. Więc ta dostępność złota lokacyjnego w Polsce rzeczywiście jest w tej chwili bardzo wysoka, jest to produkt dla każdego.